Sanatorium Dźwięku to pierwsza edycja tego festiwalu. Jego ideą jest skonfrontowanie ze sobą niezależnych artystów, poszukujących artystów i stworzenie takiej platformy. W tym roku spotykamy się z wieloma niezależnymi wytwórniami fonograficznymi, przez których to prezentujemy różnych artystów. Tak ładnie, chcę, żeby było tak ładnie, tak różowo przesadnie, tak na górze, nie na dnie, tak, tego chcę. Gramy muzykę alternatywną, elektroniczną w stylu lat 80., 70. Tak ładnie, chcę, żeby było tak ładnie, tak na górze, nie na dnie, tak różowo przesadnie, tak. Jestem tu na zaproszenie Fundacji In Situ, z czego bardzo się cieszę. Jest mi niezmiernie miło być w tych pięknych okolicznościach przyrody na najpiękniej położonym festiwalu w Polsce. Tak, najpiękniej położonym, najbardziej wyluzowanym, ekologicznym i w ogóle cudownym festiwalu w Polsce. Bardzo fajnie jest w tej platformie to, że ludzie po prostu nie przyjeżdżają tylko na chwilę na koncert i uciekają, tylko zostają, aby tworzyć wspólnie, kreować coś wspólnie razem, wymieniać się ideami i się wzajemnie inspirować. Także jest to o tyle bardzo szczególna sytuacja. Więc Sanatorium Dźwięku nie jest nazwą przypadkową, dlatego że znajdujemy się w miejscowości Sokołowsko, które historycznie jest pierwszym uzdrowiskiem na świecie, na wzór tej miejscowości, niepozornej, choć już bardzo rozpoznawalnej na mapie kultury nie tylko w Polsce, ale i za granicą. Został zbudowany ośrodek Davos w Szwajcarii. Tu leczyli się niegdyś niezwykle bogaci i zamożni kuracjusze z całego świata, a dziś ich miejsca są zajmowane przez artystów. W Kinie Teatrze Zdrowie odbywają się liczne koncerty, ale także odbywa się tutaj festiwal Omasza Kieślowski dedykowany Krzysztofowi Kieślowskiemu, który spędził tu swoje dzieciństwo. To także poligon dla działań artystycznych bardzo eksperymentalnych, dla działań performance, akcji i instalacji.